bo ty teraz będziesz na tym swoim Thermomixie robił coś, to powinieneś sobie coś wybrać fajnego. Tak, nie? Ja właśnie tak, no. Jako mistrz Thermomixa, małe te, Apaszka, Lasek Re de Bere, a tu jest jakaś korbka. A może nie byś kupił, patrz, gra. Doszliśmy do tego cudownego miejsca. Teraz będziemy Muzeum de Louvre zwiedzać. Oszykuje się jakiś ten koncert. Gdzie jest ten, kto tu będzie grał? Może Eric Clapton? Grupa turystyczna dotarła już tutaj, gdzie jest znany punkt orientacyjny Paryża. Zaraz pójdziemy zwiedzać ekspozycję. Myślę, że w około 12 godzin się wyrobimy. Jeszcze jest tam surowy zakaz fotografowania, tak więc nie będę mógł wam nic pokazać, co tam drzemie. Okazało się, że również z nami pojawiło się wielu innych miłośników sztuki i będziemy musieli stać w tej srogiej kolejce. Z tego, co udało mi się uzyskać informacje, czas oczekiwania około 6,5 godziny. Taki masz ten, że mogą być zadziałać. To nawet tak się wyjdzie za ciebie za mną. No tak, no ale to by było fajne. Ale patrzcie, tutaj taka nowa sieska tradycja jest. Tu wszędzie się takie te kutki dzieją. Sobie siedzimy, rozmawiamy z Krzysiem, który jest pierwszy raz w Paryżu. Krzysiu stwierdził, że miasto zrobiło na nim dobre wrażenie. Spodobało ci się? Jak najbardziej pozytywnie. A ja jako już wieloletni bywalec tego europejskiego miasta, muszę wam przyznać, że zdecydowanie lepiej wygląda ono w momencie, kiedy już te wszystkie drzewa pokryją się zielenią. Na razie jednak jest zima, środek zimy, a no może nie, końcówka zimy, początek lata. Jesteśmy tu tylko i wyłącznie przejazdem, a że mamy dłuższy postój, żeśmy wyskoczyli. No i krajobraz jest taki, jaki jest, mniej więcej jak u nas w tym samym czasie za oknem. Ale w momencie, kiedy to wszystko żyje, ta cała przyroda, zdecydowanie lepiej to wygląda. Tak jak więc planujecie sobie jakiś przyjazd do Paryża, to zdecydowanie na wiosnę, w lato, bo ten jesienno, no jesień jeszcze jest okej, ale ten koniec zimy, początek wiosny to jest najgorszy okres chyba, jeśli chodzi o to, jak to miejsce wygląda. Wolno niego. Do kogo? Powiano, dawaj do pytania. Jest ticket office, w internecie już nie było, ale jest szansa, że może się wjedzie. A na którą? Na górę czy na ten? Na samą górę lecimy. W górę, nie? Ale to grubo. A po ile w ogóle bilety są, tak z ciekawości? 15 euro za samą górę, a za pierwsze piętro możesz sobie wjechać, drogi przyjacielu, za 9 euro. A, czyli max jest 15 euro na samą górę, dobra. W internecie chcieliśmy kupić bilety dobre 3 tygodnie temu. Już nie było żadnych wolnych, a okazuje się, że to jest pewnie jakiś jeden mały limit i można próbować dostać się właśnie tak na rympał. I są bilety i dzisiaj kolejka, jak myślisz, pół godziny nam tu zejdzie, nie? Tak, maksymalnie. Także w miarę. Zazwyczaj jest naprawdę mega, mega wielka. Ale do góry wiecie, ty? Ticket top floor. Ja już nie wejdę, ale wiozę. Top la flore. A patrz, tu są dwa kawałki do oderwania. Jeden w górę, drugi w dół. Tak. 09.03. Jeden dzień po dniu kobiet. Tam też można zjeść u góry, wiesz? Tam jest najpierw. Można tam zjeść. A wiesz, Eiffla wieczorem nie można fotografować? Bo jest unikalny system oświetlenia i jest zastrzeżony copyrightem. Jak wrzucasz na Facebooka, to ci blokują kurwa zdjęcie. No przysięgam ci. Jest pierwszy przystanek, wyjątkowo nie wieje. Co? Nie wiem. Bez osłony przeciwwiatrowej kamera i nawet daje radę. I tutaj na górę będziemy lecieć za chwilę drugą windą. No jadą na szczyt, kurnia, bezpośrednio. To nie pasuje. Czujesz, że się te drzwi otwierają, wiesz? Moje zdrowie kobiety. Nie wiem czemu, ale takie luźne są. A ci goście jeszcze wyskoczą tam, wiesz, gdzieś, na górę. Słuchajcie, ale jest specjalny zakaz zakładania kłódek, bo tu chyba też przychodzili ci wariaci. I już jest widok bezpośrednio z samego szczytu tego obiektu. Teraz robię przewodnik turystyczny. Szampanik 17, 21 i coś tam jeszcze za coś tam. Wszystko musi być u tego, jak już ktoś będzie tutaj przyjeżdżał na zaręczyn, żeby wiedział, co ile kosztuje, nie?
był przygotowany finansowo na taką. Ale to tą samą windą jedziesz, człowieku. Pociąg jeździł. Ale patrz, takie wszystko z drewna było zrobione. No sakra. No stąd jest opcja, żebyśmy widzieli Pałac Kultury, ale jest oddalone 374 km i to trochę jest problem, bo niestety się jest zamglenie, tak więc nie zauważymy. Bo tutaj ci pokazują, na którą stronę co powinieneś widzieć, nie? Tak, trzeba by mieć wzrok Supermana. Teraz kolejna godzina do zjazdu na dół. Pomimo tego, że trwało to dość szybko, bo nie było kolejki, to i tak nam 2 godzinki zeszło po to, żeby wjechać i zjechać, bo jednak przy windach spory tłok panuje, niestety. Trzeba to uwzględniać. Jeżeli macie za chwilę samolot, to nawet jak nie ma kolejki, to nie ma się co ładować. Stojące tutaj przy tej skrzynce Souvenirs de Paris, z tego serca chciałem pozdrowić sieć Play, która już 3 dzień pozbawiła mnie internetu. Jestem na odwyku, dzisiaj się już zaczyna tak zwana delirka. Delirka odstawienna. Kolejny raz chciałem podziękować sieci Play za to, że siedzimy tutaj jak te kołki, kurwa, przy tej mapie i nie wiemy, jak się dostać na hamburgera. Na razie chciałem nagrać ten starodawny system wyświetlania informacji. W CRT-ku? CRT-ku? Kurwa, po prostu niebywałe. Ale my jedziemy, tutaj będzie metro, czy coś innego? Czy my teraz będziemy jechali? Czymś będziemy jechali? No, dzięki ile, że żeśmy zrobili już dzisiaj? Dzięki wspaniałej aplikacji w iPhone'ie zrobiliśmy 12 km i 650 metrów, co jest równowartością 17 tysięcy kroków. Myślę, że więcej. I niestety dzięki firmie Play kończymy kurna w Subwayu, bo nie możemy się zlokalizować na miejscu. Ewidentnie trzeba przyznać, że Paryż bardzo mocno multikulturowy, a nawet bym śmiał stwierdzić, że więcej jest napływowej ludności niż tej rodowitej, która tutaj... Czarnych, kurwa, no. Kultury trochę, typu laku cebulaku. Tej napływowej ludności jest zdecydowanie więcej niż tej rodowitej. I zarówno w kolorach innych, to był kolor właśnie biały, jak i w tych takich zupełnie zamaskowanych, to nie wiadomo, co się tam w środku kryje. Co nie zmienia faktu, że na razie spoko. No nie jest może czysto w tych miejscach ogólnie dostępnych, ale nie wiem, czy przypisywać tutaj takie działanie właśnie temu, że wynika ono z tej większości, która była kiedyś mniejszością. Jakie fajne czapki mają tutaj wojacy lokalni. Takie paryskie. Już wiesz, skąd te berety w sklepach, nie? Chyba lepsze łopatki, nie? To chyba taka jest u nich styla. Przyjechaliśmy już na Charles de Gaulle Aeropuerto. Jak widzicie, tutaj jest bardzo zawiła konstrukcja. Był to kiedyś jeden z najnowocześniejszych portów lotniczych na świecie, ale to już było dawno. Nadal jest duży, nadal jest skomplikowany. Jest tu swoiste królestwo betonu. Postindustrialny wygląd. Na te zakręty tutaj potocznie mówi się spaghetti, bo to jest naprawdę masakra, jeśli chodzi o jazdę tymi wszystkimi dróżkami na parkingi i nie na parkingi. Cały ten nasz wyjazd, czyli 4 loty w tej i nazad, które są porąbane jak na 3 dni, żeśmy wykonali na telefonie i na takich kodach. Tak więc już można zdecydowanie zapomnieć o wersjach papierowych, bo wszędzie ten temat przechodzi. To już końcówka naszego pobytu. 44 lot w tym tygodniu. No nie, już męczące to było, ale moje spostrzeżenia potwierdzają się, że jednak Europa Zachodnia wszędzie taka sama i wszędzie jest nuda. Bez sensu, golem na browar po 7 euro. Trzeba jeździć w inne, odleglejsze tematy. Już w Europie więcej się nie wybieram.